Wojtuś bardzo. Jeszcze raz wszystkich witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że wasz region jest mi bardzo bliski z wielu powodów, o których za chwilę chronologicznie może powiem. Na razie powiem tylko tyle, że chyba bez przesady mogę powiedzieć, że jakby szeroko pojęty kontakt z regionem i z ludźmi z waszego regionu bardzo mocno odmienił moje życie, moje AOWSKie, ale nie tylko i moje prywatne życie. Chciałem powiedzieć, jak doszło, jak wyglądała moja historia, jak doszedłem do tego miejsca. Postaram się krótko. Generalnie gdzieś tam od czasów dziecinnych miałem problemy z przystosowaniem się do tego świata, jakiś w ogóle z racji tego, że wychowywałem się w mocno patologicznej rodzinie, gdzie matka była alkoholiczką. Ojciec był sprawcą przemocy, który dodatkowo sytuację komplikował fakt, że mój ojciec był marynarzem, który wypływał w półroczne rejsy. W tym czasie moja matka piła, a kiedy ojciec wracał, matka, żeby odwrócić uwagę od swojego alkoholizmu, przekierowała jego uwagę na mnie. On w przyspieszonym tempie, czyli 2 miesiące pomiędzy jednym rejsem a drugim, stosował przemoc w celu nadrobienia mojej, znaczy, zaległości wychowawczych. I tak się generalnie cała moja wczesna nastoletnie i tak do kilkunastu lat, do 15 roku życia. Nie radziłem sobie tym totalnie, uciekałem w wszystko, co tylko się dało. Najpierw to były książki gdzieś tam całymi dniami, nocami, kiedy tylko mogłem, czytałem, gdzieś tam uciekałem w świat fantazji. W wieku 15 lat znalazłem bardziej skuteczne, chociaż mniej zdrowy sposób ucieczki od rzeczywistości, czyli polską heroinę. Przez 6 kolejnych lat pogrążałem się coraz bardziej i jakby właściwie nie wiem, jakim cudem, ponieważ wielu moich przyjaciół w wieku 17, 18, 19 lat rozstało się z tym światem. Bardzo dużo ich było kiedyś już, po jakiś czas później, kiedy doszedłem do siebie, próbowałem w Szczecinie odwiedzić jeden z największych cmentarzy w Europie i z przyjaciółmi, którzy też ocalali z tego programu. Próbowaliśmy odwiedzić wszystkie groby, niestety zrobiło się ciemno, nie udało nam się na wszystkich grobach być. Mówię to o jakby ilości osób, które padły ofiarą tego nałogu, moich przyjaciół. W wieku 21 lat, już skrajnie wyczerpany jakimś cudem, przez matkę zostałem zawieziony na odwyk i stamtąd bezpośrednio, żeby już nie mieć kontaktu z kimkolwiek, zostałem przewieziony do Ostrołęki, do Monaru, gdzie spędziłem 2 lata i gdzie uczyłem się żyć. Oczywiście całe swoje nastoletnie życie i młodość spędzałem głównie na tym, żeby zdobywać działkę na następny dzień, żeby panicznie bałem się głodów, panicznie włóczyłem się, miałem sprawy i tak dalej. Cała ta klasyczna taka historia narkomana, który się błąkał, który gdzieś tam upadł, jak tylko można było najbardziej. Przez te 2 lata w tym Monarze uczyłem się swojego, jakby uczyłem się tego, czego nie nauczyłem się, czego normalny młody człowiek uczy się po kolei, jakby w toku dojrzewania. Uczyłem się podstawowych rzeczy, nie wiem, mycia zębów, gotowania, robienia sobie herbaty, nie wiem, poszedłem do szkoły, skończyłem liceum eksternistycznie. Wyszedłem po 2 latach z tego Monaru z głębokim przekonaniem, że jestem narkomanem i muszę oglądać każdą nawet tabletkę od bólu głowy 2 razy, zanim ją wezmę. Natomiast niestety, co później miało swoje tragiczne skutki, nie miałem takiego przekonania i takiej wiedzy, a może nie chciałem mieć, że alkohol też jest narkotykiem, tylko legalnym i że tak naprawdę jest dla mnie równie groźny i śmiertelnie groźny jak polska heroina czy morfina, czy jakiekolwiek inne narkotyki. I to spowodowało, że wyszedłem z Monaro, właściwie jeszcze dobrze nie wyszedłem z Monaro, tylko zamieszkałem, byłem tak zwanym monarowcem, zamieszkałem niedaleko ośrodka, poszedłem do pracy, miałem cały czas kontakt z ośrodkiem, a już zacząłem pić alkohol. Najśmieszniejsze było to, że piłem z wychowawcami swoimi z Monaro, jakby i imprezowałem, więc oni chyba też nie za bardzo mieli wtedy takie przekonanie, że to też może być dla mnie zgubne. No i jakby to był początek przejścia mojego na terapii. Uczą o tych wszystkich fazach tam towarzyskich, krytycznych i tak dalej, chronicznych.
Więc to też było u mnie klasyczne i przez te wszystkie w międzyczasie jakoś tam mimochodem wziąłem ślub, przeprowadziłem się do Puław, w międzyczasie mimochodem dzieci dwoje mi się urodziło, w międzyczasie mimochodem jakąś pracę tam wykonywałem, ale wszystko to było po prostu słabe, było coraz gorzej, coraz bardziej się w tym wszystkim pogrążałem i w wieku 36 lat byłem tak naprawdę w punkcie wyjścia, byłem w takim samym punkcie jak w wieku 21 lat, kiedy pogrążony w narkomanii, po prostu nie widziałem już dla siebie wyjścia, nie wiedziałem co mam robić i było praktycznie tak samo, oprócz tego, no, że teraz niby jakiś tam miałem dom, niby miałem jakąś tam stabilizację, no i zmienił się środek, który używałem. Nie był to sprzeczny z prawem narkotyk, tylko legalny alkohol, który można było kupić w każdym sklepie. Zresztą z tym moją stabilizacją życiową to też nie do końca tak było, znaczy wtedy mi się wydawało, ale złamałem nogę i leżałem przez pół roku w gipsie, trochę mi się to komplikowało i to był czas, kiedy zacząłem się zastanawiać i mogłem nareszcie zobaczyć trochę na trzeźwo, bo bałem się pić, bałem się, że mi się ta noga nie zrośnie, więc trochę przetrzeźwiałem i zobaczyłem w całej okazałości tak naprawdę, w którym punkcie życia jestem. I jakiś czas później moja żona położyła pozew rozwodowy na stole i powiedziała, że jak nie pójdę do przychodni, tam, że mam umówioną wizytę do poradni uzależnień, to ona to zanosi do sądu. Dzieci już mówiły mi, że mnie nienawidzą, nie mogłem patrzeć w lustro i tak dalej. To wszystko, już czułem po prostu, że to jest to dno, które po prostu, że coś się musi stać albo w jedną, albo w drugą stronę, albo muszę skończyć z tym życiem w ogóle, albo skończyć z tym życiem, które prowadziłem do tej pory. Udałem się na tą terapię, znaczy na tą rozmowę. Oczywiście wyszedłem z tej rozmowy w przekonaniu, że udowodniłem pani magister, że ja nie jestem alkoholikiem. Po latach śmiejemy się, jak się spotkamy, że ona odniosła wrażenie dokładnie przeciwne, ale trafiłem na terapię i z terapii trafiłem do wspólnoty AA. Trafiłem do wspólnoty AA, w której przynajmniej w moim mieście nie było mowy o tym, czym tak naprawdę, co wiem dzisiaj po wielu latach, czy o czym dowiedziałem się po wielu latach we wspólnocie, nie było mowy o tym, że program AA to jest program taki do realizowania, że kroki się stawia, tak, że o krokach się nie dyskutuje, nie teoretyzuje, tylko się po prostu stawia, że trzeba praktycznie zrobić to, co jest zapisane w tych 12 krokach, które tak naprawdę były czytane na początku każdego meetingu. Ale tam w mojej grupie tak nie było. Było fajnie, było sympatycznie, było miło, ale myśmy filozofowali na temat kroków, myśmy rozprawiali na temat kroków, myśmy teoretyzowali na temat kroków, natomiast nikt z nas tych kroków nie realizował. Skutkiem tego faktu było to, że przez kolejne 13 lat, oczywiście na pierwszym meetingu, jak to klasycznie bywa, poklepano mnie po plecach i powiedziano, żebym tu przychodził, zaparzył od czasu do czasu herbatę, od czasu do czasu zabrał głos, potem pełnił jakieś służby, poprowadził meeting i tak dalej, a moje życie będzie trzeźwe, super i szczęśliwe. Sprawdziła się tylko pierwsza część tej przepowiedni, to znaczy moje życie było trzeźwe, w tym sensie, że nie piłem alkoholu, natomiast no, przez pierwszy rok był tak zwany high tego pierwszego zdrowienia, czyli ten miesiąc, ten miodowy okres. I rzeczywiście wszystko mnie cieszyło i słoneczko, i pierwszy zachód słońca widziany na trzeźwo i tak dalej. Natomiast potem zaczęło się robić coraz gorzej. Wchodziłem w konflikt z coraz większą ilością ludzi. Moje małżeństwo coraz bardziej zaczęło się sypać. Kłótnie, awantury. Przyszedł okres, że żona powiedziała, że ona nie chce po prostu już takim człowiekiem być, żeby mnie lepiej poszedł się napić, bo jak się napiłem, to przynajmniej przyrżnąłem misia, kwiatki przyniosłem, przeprosiłem, a teraz po prostu, jak ona zatwierdziła, bez kija nie podchodź do mnie, nie? Że po prostu jestem panem świata i rzeczywiście tak było. Zacząłem szukać, sam zobaczyłem, że coś nie jest tak, zacząłem szukać czegoś więcej, zacząłem wymagać czegoś więcej od tej wspólnoty, od tego programu, chociaż nie bardzo wiedziałem co. Zacząłem jeździć do Strzyżyny na turnus kroków. Pewne rzeczy się zmieniły, ale jakby podstawy się nie zmieniły, dlatego że ja ciągle byłem tym Bogiem dla siebie, tym Panem Świata, ciągle byłem tym, to co, o czym Wielka Księga mówi, tym reżyserem, chciałem reżyserować życie przede wszystkim innych ludzi i to się nie zmieniło i konflikt jakby między mną a bliskimi, między mną a światem, między mną a sobą samym tak naprawdę, ciągle się pogłębiał. Nie? W wieku, w okresie, kiedy miałem 7 lat trzeźwienia,
zacząłem się wdawać w romanse z kobietami, które spowodowały taką sytuację kulminacyjną, że szedłem z linką do lasów, znaczy wpędziłem się w taką sytuację życiową, w której sam nie widziałem wyjścia, po prostu nie wiedziałem. Każde wyjście wydawało mi się złe, jedno wyjście przez chwilę wydało mi się dobrze, żeby ze sobą skończyć. Nie, nie pijąc 7 lat, przez 7 lat nie mając alkoholu we krwi, szedłem do lasu, żeby się powiesić. Oczywiście dzisiaj nie wiem, czy ile w tym było teatru, takiego zgrywu alkoholika i użalania się nad sobą, ile w tym było realnych tych, no ale summa summarum, wtedy pierwszy raz, ja, który od wtedy, kiedy tylko mogłem zdecydować o sobie, zdecydowałem, że Boga nie ma, że jestem ateistą, że nie ma, że to jest ściema w ogóle, nie ma żadnej siły wyższej, nie ma żadnej, że religia to jest po prostu jeden wielki bullshit, to ja wtedy pierwszy raz już byłem na takim dnie rozpaczy, chyba największym w tym momencie w swoim życiu, najbardziej odczuwalnym, bo wcześniej był tłumiony przez narkotyki, takie chwile, takie sytuacje były tłumione przez narkotyki i alkohol. Zacząłem wyć w tym lesie do Boga, w którego nie wierzyłem, żeby mi pomógł. I stało się jakoś tak, że nie wiem, ta sytuacja się jakoś rozładowała. Ona sama, jak wtedy myślałem, jakoś się to wszystko poukładało, co i tak nie uchroniło tego, że 2 lata później rozstałem się z żoną, związałem się z inną kobietą, no i oczywiście w przekonaniu, że teraz będzie dobrze, bo tamta to zła kobieta była, a teraz to będzie ta dobra i przede wszystkim młodsza, ale też no, nowe rozdanie, nowe możliwości, nowa kobieta bez obciążeń. I ku swojemu zdziwieniu po roku, po 2 latach zauważyłem, że znowu zaczyna się dziać w zasadzie te same schematy, te same historie, zaczynają być kopiowane w tym kolejnym związku. I wtedy pierwszy raz przyszła mi do głowy taka myśl, nieśmiała jeszcze i szybko zdławiona i zduszona przeze mnie, że to może nie z tymi kobietami jest coś nie w porządku, tylko ja, skoro z kolejną kobietą, może ze mną coś jest nie tak, skoro z kolejną kobietą jest tak, a nie inaczej. I to był też czas pogłębiania się konfliktów różnych. Rozpadła się między innymi z mojego powodu, z powodu mojej takiej tyranii, takiego próby kontrolowania i wpływania i rządzenia. Rozpadła się grupa moja domowa, której byłem założycielem. I ten moment, w tym momencie jakby w myśl starego wschodniego powiedzenia, że jak uczeń jest gotowy, to mistrz się sam pojawia, to w tym momencie zaczął się okres, kiedy właśnie przyjaciele tutaj z waszego regionu, z Londynu, zaczęli przyjeżdżać do Polski, robić warsztaty i mówić o tym właśnie, że kroki nie są do dyskutowania, tylko że kroki, jak sama nazwa wskazuje, się stawia. Zaczęli opowiadać, jak to działa i tak dalej. I ja miałem do mojego miasta na urlop przyjechał jeden z przyjaciół, którzy właśnie mieszkali w Londynie wtedy i jakby na naszym meetingu zaczął mówić o tym programie. Później spotkaliśmy się u mnie na kawie i zaczął opowiadać, co ten program zrobił w moim życiu i na koniec powiedział, że jeśli kiedyś będę potrzebował pomocy, to on jest gotowy mi pomóc i przeprowadzić mnie przez ten program. A ja po prostu no, mocno poruszony i wzruszony powiedziałem, że ja już nie chcę dłużej czekać i że ja go proszę teraz o pomoc i że chcę, żeby już teraz mi pomógł, bo mimo tego, że ja nie piję 13 lat, ja nie umiem żyć i po prostu boję się, że umrę tak normalnie w świecie. Zacząłem się znowu bać o swoje życie, zacząłem się bać, że prędzej czy później tego nie wytrzymam i ze sobą skończę. I to jest ten moment, kiedy jakby, który powoduje, że jakby ciepło mi się robi, jeżeli mam kontakt z waszym regionem i z ludźmi. Dzięki swojemu sponsorowi poznałem wiele osób z waszego regionu. Dzięki temu kontaktowi też w mojej grupie zrobiło parę osób program, zmieniliśmy scenariusz meetingu, dostosowaliśmy go jakby do potrzeb nowicjusza. Te wszystkie zmiany nie byłyby możliwe, gdyby właśnie nie to, że spotkałem właściwego człowieka w właściwym momencie swojego życia. Moje życie odmieniło się totalnie, przede wszystkim chyba na skutek tego, że pierwszy raz w swoim życiu po 40 paru latach swojego życia uznałem, że to nie ja jestem Bogiem, że nie ja jestem siłą wyższą, tylko jest coś nade mnie, jest jakaś siła wyższa,
pojednałem się ze światem, zrobiłem porządek, pozadośćuczyniałem. Okazało się, że więcej ludzi ukrzywdziłem przez 13 lat swojego tak zwanego trzeźwego życia i bycia we wspólnocie, pełnienia wszelkiego rodzaju służb, jeżdżenia na warsztaty i tak dalej. I w tym samym czasie ukrzywdziłem więcej ludzi niż wtedy, kiedy teoretycznie wydawałoby się, że to bardziej jest uzasadnione, kiedy byłem pod wpływem narkotyków czy pod wpływem alkoholu, bo wtedy w zasadzie byłem głównie skupiony na tym, żeby zapewnić sobie działkę na kolejny dzień, żeby uniknąć głodu, a w przypadku alkoholu, żeby sobie zapewnić no, jakieś piwo na kaca, żeby zacząć dzień od tego, żeby nie iść do pracy na kacu, więc jakby okazało się, że potwierdziło się tak naprawdę w moim przypadku bardzo dobitnie, że to nie alkohol jest problemem w moim życiu. Wiele lat później, parę lat temu już będąc w programie, usłyszałem od amerykańskiego weterana słowa, które mnie oświeciły, które tak były tak oczywiste, ale musiałem to usłyszeć, jak ktoś inny to powie. On wtedy powiedział, że tak naprawdę to nie alkohol był problemem w jego życiu i to nie wtedy, kiedy pił, działy się najgorsze rzeczy, to wtedy, kiedy odstawiał flaszkę, kiedy przestawał pić, kiedy był trzeźwy, działy się najgorsze rzeczy w jego życiu. Ja sobie pomyślałem, wow, nie? No to przecież dokładnie tak samo jak u mnie, nie? Wtedy, kiedy odstawiłem narkotyki, zaczęły się dziać najgorsze rzeczy w moim życiu, kiedy odstawiłem alkohol w wieku 36 lat, zacząłem robić najgorsze rzeczy w moim życiu i to dokładnie tak, jak u niego było. I dzisiaj to wiem, że to nie ma znaczenia, czy to były narkotyki, czy to w okresie przejściowym alkohol, czy później po odstawieniu alkoholu tą rolę taką pełnił seks, kompulsywne zachowania seksualne, jakieś zakochiwania się i tak dalej, dziwne stany. To wszystko były protezy, które miały pomóc mi po prostu radzić sobie ze swoją słabością, ze swoją niedojrzałością emocjonalną, ze swoim pokłóceniem ze światem, ze swoim nieprzystosowaniem przede wszystkim. Nie? I od tej pory, kiedy wspólnie ze sponsorem zrobiliśmy tą zasadniczą część programu, czyli jakby to, co da się zrobić ze sponsorem, i od tej pory, kiedy zacząłem sam robić to, co powinienem robić sam, czyli jakby realizować dalszą część programu, która jest przeznaczona na całe życie, to moje życie naprawdę się odmieniło i to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, bo ja jestem specem od PR-u na własny temat i ja mogę dorobić sobie fantastyczną historię do tego, jaki jestem przebudzony duchowo i super, ale to najważniejsze i właściwie jedynie ważne jest to, że dla mnie, że to jest opinia ludzi, których znałem od lat, to jest opinia mojej żony dzisiejszej, ówczesnej partnerki, że ona dostrzegła we mnie te zmiany, że ludzie wokół mnie dostrzegli te zmiany i przede wszystkim zasadnicza zmiana, którą dostrzegłem, że ja dzisiaj czuję się częścią właściwie wszystkiego, z czym się wiąże. Jeżeli w którymś momencie zostałem wybrany przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej, w której jestem, było to 7 lat temu, ja się czuję częścią tej wspólnoty mieszkaniowej, ja się czuję częścią, czuję się odpowiedzialny, czuję się kawałkiem. Kiedyś czułem się zawsze odrębny, zawsze byłem czymś odrębnym, zawsze byłem z boku, zawsze byłem ten inny i nigdzie nie pasowałem. Dzisiaj mam wrażenie, że pasuję wszędzie. Oczywiście różnie to bywa, bo czasami to dopasowanie nie jest stuprocentowe i są oczywiście jakieś zgrzyty drobne i tak dalej, ale to nie jest ten taki chroniczny stan niedopasowania, taki chroniczny stan oddzielenia od całości. Podobnie jest we wspólnocie. Mi zawsze brakowało, no właśnie, zawsze mi czegoś w tej wspólnocie brakowało. Niby byłem, niby fajnie, niby lubiłem, ale zawsze brakowało mi jakiegoś takiego elementu i takie mam wrażenie, że wraz z postawieniem 12 kroku to ten ostatni element układanki, ten puzzle, który brakował do tej układanki pod tytułem wspólnota AA i ja w tej wspólnocie AA, to został jakby dołożony i od tej pory jest tylko lepiej. Też za sugestią sponsora w którymś momencie zacząłem służyć jako delegat służby krajowej, w tej chwili pełnię służbę w Radzie Powierników i jest to dalszy ciąg jakby dla mnie tej przygody, tego dopełnienia, tego co dzisiaj wiem, że AA ma do zaoferowania dużo więcej niż mi się wydawało na początku. Na początku wydawało mi się, że AA ma do zaoferowania tylko identyfikację. Ja się dobrze czułem, jak przychodziłem na meetingi, bo wiedziałem, że obok siedzą ludzie, którzy mają taki sam problem i identyfikowałem się, czułem wspólnotę choroby z nimi. Potem okazało się, że AA ma do zaoferowania coś więcej, czyli
służenie, tak? I też na swój nieudolny sposób próbowałem służyć. Dużo też tego było podziałów, i bo robiłem to nieumiejętnie, nie miałem podstawy duchowej, ale też na swój nieudolny sposób próbowałem pomagać innym ludziom. Dzisiaj wiem, że to jest jeszcze więcej dzięki temu, że w służbie krajowej spojrzałem na tę wspólnotę jakby trochę z innej perspektywy. Z szerszej perspektywy widzę znacznie więcej niż wtedy, kiedy byłem w swojej grupie, intergrupie czy nawet w regionie. I widzę też, że w tej wspólnocie służyć może każdy, że sposobów służenia jest tysiące we wspólnocie i nie ma osoby, która nie może się ze swoim temperamentem, ze swoją osobowością, czy też ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami takimi i wrodzonymi, i nabytymi, nie może wpasować w jakiś rodzaj aktywności, a po to, żeby służyć, jednocześnie realizując siebie. I to jest cudowne w tej wspólnocie. I dzisiaj mam tylko jedno, tak na koniec powiem, dzisiaj mam tylko jedno zadanie, żeby, bo ja często miałem takie zrywy i często miałem takie fajne, takie olśnienia, fajne rzeczy, ale bardzo szybko to psułem, bardzo szybko zapominałem o tym, bardzo szybko zacząłem to lekceważyć i nie praktykowałem tego, nie pielęgnowałem tego, a dzisiaj wiem, że najważniejszą rzeczą w tej wspólnocie, jako alkoholik, mam do zrobienia, to jest to, żeby pielęgnować to, co dostałem dzięki programowi 12 kroków, żeby to przebudzenie duchowe, które naprawdę szczęśliwym trafem stało się moim też udziałem, żeby je pielęgnować, żeby tego nie zmarnować. Mam do tego konkretne narzędzia, mam do tego program, służba też jest jednym z takich narzędzi i mam nadzieję, że ponieważ bardzo to cenię i bardzo doceniam różnicę nawet bycia 13 lat we wspólnocie bez programu i tych 9, kiedy jestem już jakby w programie, to mam nadzieję, że to wystarczy, żebym tego nie zaniedbał i żebym nigdy nie zapomniał, co tak naprawdę odmieniło moje życie. Dziękuję bardzo.